Ja o sobie bardzo długo myślałem jako o introwertyku, to znaczy. Dzień dobry, dzień dobry. Mam dzisiaj troszeczkę inną prośbę niż zwykle. Nie zostawiam tego na sam koniec, tylko mam do ciebie pytanie i chcę, żebyś, jak usłyszysz to pytanie, zapauzował ten filmik, napisał komentarz i zobaczymy, do czego nas potem pociągnie ta dyskusja w komentarzach. Czy uważasz siebie za indywidualistę, czy za osobę, która jest dobrym team playerem, graczem zespołowym? Czy uważasz siebie za introwertyka, czy raczej ekstrawertyka? Zatrzymaj teraz ten filmik, ja na ciebie chwilkę poczekam i będziemy dalej mówić. Zadaję to pytanie ze względu na to, że bardzo często widzę, że ludzie zastanawiają się nad tym, czy indywidualista, czy taki introwertyk poradzi sobie w byciu programistą. Bo mówimy cały czas o tym, że jest stereotyp tego, że programiści są introwertykami, ale czy tak faktycznie jest? Czy większość programistów jest introwertykami, którzy zamykają się w swoich piwnicach po to, żeby kodować, nie wychodzą, dopóki nie skończą swojej aplikacji i dopiero jak ją dopieszczą, to pokazują ją wszystkim? No nie do końca tak jest. Ja o sobie bardzo długo myślałem jako o introwertyku. To znaczy, wydawało mi się, że czasami nie do końca radzę sobie z jakimiś kontaktami społecznymi, że czasami mam problemy z nawiązywaniem jakichś nowych znajomości. I to było szczególnie moje przeświadczenie w liceum, w gimnazjum. Potem jak poszedłem na studia, powiedzmy, to troszeczkę się zmieniło. Poznałem nowych ludzi, zmieniłem miasto i gdzieś to troszkę już zniknęło, a już w ogóle musiałem zapomnieć o tej swojej samemu sobie nadanej łatce introwertyka, kiedy poszedłem do pierwszej, drugiej, trzeciej pracy, bo nagle okazało się, że, zresztą już mówiłem to chyba wielokrotnie, uwielbiam zmieniać pracę, uwielbiam jednak wchodzić w te nowe środowiska, uwielbiam poznawać nowych ludzi, uwielbiam wchodzić w nowe zespoły. Natomiast czy faktycznie osoba, która może mieć problem z nawiązywaniem takich relacji, czy osoba, która woli po prostu gdzieś tam siedzieć w swoim kodzie, będzie miała gorzej? No bo idąc do takiego zespołu, idąc do swojej pierwszej pracy, będziesz w zespole. W związku z tym, bez względu na to, jaki jest typ twojej osobowości, będziesz musiał albo musiała pracować w zespole. Trzeba będzie jakoś dzielić obowiązki, trzeba będzie się komunikować, żeby nie wchodzić sobie w drogę. I to może być na pewno dla wielu osób dosyć męczące, to może być dosyć problematyczne na samym początku, ale dlatego też trzeba cały czas ćwiczyć oprócz programowania te skille miękkie, to znaczy umiejętność komunikowania się z innymi, umiejętność tej pracy w zespole. Ze względu na to, że bycie indywidualistą, bycie tym introwertykiem w pewnym momencie może dać ci bardzo ciekawą przewagę, albo może nie tyle przewagę, co dodatkowy atut, jeśli chodzi o twoją pracę programisty. Bo kiedy zaczynasz swoją naukę, nie ma to większego znaczenia. Musisz zbudować swoje portfolio. Zazwyczaj to portfolio będziesz budować samodzielnie. Czasami może się zdarzyć tak, że znajdziesz jakieś osoby do wspólnego projektu. I tu mały disclaimer. Znowu zapraszam na naszego Discorda, bo tam można znaleźć osoby, z którymi można zrobić wspólny projekt. Natomiast w większości przypadków to portfolio będziesz tworzyć sam. Ale potem idziesz do tej pierwszej pracy. No i niestety, mam nadzieję, że już coraz rzadziej, ale może przydarzyć się na rozmowie takie pytanie jak, czy jesteś właśnie bardziej graczem zespołowym, czy wolisz pracować solo. Oczywiście nie ma
jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, bo to wszystko zależy gdzieś tam od kultury pracy w organizacji. Też teraz, kiedy pracujemy w dużej mierze zdalnie i komunikujemy się gdzieś tam przez kamerki internetowe, Teamsy, Zoomy i inne, no to też troszeczkę łatwiej jest tym osobom, które lepiej czują się w swoim własnym towarzystwie, właśnie ze względu na to, że te spotkania online'owe nie są aż tak angażujące. Nie musisz myśleć o tym, że twoja postawa ciała jest zamknięta, otwarta, nie musisz myśleć o takich pierdołach i możesz wyluzować. Natomiast mówiłem o tym, że taki indywidualista może w pewnym momencie mieć pewien atut, to znaczy indywidualiści, osoby introwertyczne bardzo często teoretycznie właśnie są takimi bardziej stereotypowymi programistami, to znaczy oni chcą dbać o swój kod, oni tworzą ten kod i opiekują się nim jak własnym dzieckiem i cały czas chcą jakby wzrostu tego dziecka, więc okazuje się, że taki indywidualista może być również dobrym graczem zespołowym właśnie ze względu na to, że myśli o tym dobrze projektu. I w pewnym momencie, jak już wyćwiczysz te skille związane właśnie z komunikacją w zespole, no to bycie indywidualistą może pokazać ciebie tak naprawdę w roli jakiegoś lidera, bo będziesz bardziej bronić swojego zdania, będziesz bardziej bronić swojego stanowiska, będziesz chcieć nadawać ton, w jakim będzie prowadzony dany projekt, w jakim kierunku będzie on się rozwijał. I bardzo często zauważyłem, że właśnie takie osoby w pewnym momencie, jak coś kliknie, to zaczynają bardzo ciekawie wyrastać na naprawdę świetnych specjalistów. Z drugiej strony oczywiście ci gracze zespołowi, którzy na początku na przykład myślą, że w takim zespole będą się czuć świetnie ze względu na to, że odpowiedzialność może być rozproszona, że to będzie w razie jakiegoś fuck upu będzie odpowiedzialność całego zespołu, a nie jednostki. Więc czują się bezpieczniej w takim zespole i dbają o to, żeby komunikować się z innymi właśnie, żeby przypadkiem ktoś do nich nie przyszedł na skargę, że ich kod źle działa. Też muszą ćwiczyć w drugą stronę. Muszą ćwiczyć to, żeby wziąć odpowiedzialność za swój kod, żeby lepiej trzymać się swojego zdania, tak żeby jako później, jako seniorzy, jako lidzi być w stanie poprowadzić dany projekt w odpowiednią stronę. No i teraz zastanów się, co napisałeś, czy napisałaś na samym początku w komentarzu i jak jest naprawdę. Ja przyznaję się szczerze, kiedyś myślałem, że jestem introwertykiem. Być może gdzieś jest nadal cząstka mnie, która tak uważa, szczególnie to się pojawia, kiedy idę na jakąś konferencję, potem jest afterparty, jakiś networking i ja w takich networkingach jestem bardzo zły, bo ciężko mi jest podejść właśnie do innych osób, porozmawiać, znaleźć wspólny temat. No ale z drugiej strony, gdybym był takim totalnym introwertykiem, to prawdopodobnie nie siedziałbym tutaj, nie rozmawiał teraz z tobą i nie chciał się komunikować z tobą po tej drugiej stronie łączy. Także porozmawiajmy w komentarzach, porozmawiajmy może na Discordzie na ten temat, jak uważasz, jaka postawa jest lepsza. Może sam już zauważasz, że trzeba ćwiczyć różne skille i różne skille w sobie budować tak, żeby być jeszcze lepszym programistą, nie tylko jeśli chodzi o te umiejętności twarde, ale również o te umiejętności miękkie. Porozmawiajmy, a tymczasem do zobaczenia już jutro.